kolejnym odcinku. Rozpoczynam dzień. Jadę właśnie na śniadanie, umówiłem się z Marcinem. Będziemy omawiać jeszcze kolejne sprawy do studia Kambodża. To są pomysły. Tak, i co? To będzie wszystko na kolejne odcinki, a no, pomysły trzeba zobaczyć, w jakim stanie jesteśmy to zrealizować. Pomysły swoje, a rzeczywistość swoje. Dobrze, ja ruszam. Aha, Natalia jest w drodze, także dzisiaj będę też taki, czy wszystko ok, czy wszystko jest dobrze, żeby to sprawdzić. No dobra, czas na śniadanie. No, dzisiejszy dzień spędzam w domu. Kobieta wraca, więc sprzątam trochę. Pozamiatałem podłogi i zrobiłem taki tutaj kawalerski porządek. Oczywiście tak, no, kobiecie nigdy... Dla kobiety nigdy facet nie posprząta dobrze, bo się nie zna, tak, ale kobiety lubią, jak facet robi, chociaż pozor. No dobra, starał się. Starał się, to będzie okej. Chyba z Marcinem wyjdę, w sumie nie jestem głodny, ale wyjdę, no, żeby z tego domu, bo wiesz, cały dzień spędzić w domu to nie za bardzo. A Natalia jest w trasie, już myślę, że gdzieś koło... którą mamy na osi. No już gdzieś powinna być przy granicy Tajlandii z Kambodżą i myślę, że za niedługo da mi znać, że jestem, liczę na to. No właśnie nie lubię, jak wiem, że ona jest na przykład w miejscu bezpiecznym i jest ok, dobra, bawi się i tak dalej, ale jak tracę z nią łączność i przemieszcza mi się gdzieś, nie wiem dokładnie w co jest, no to wtedy taki może właśnie napisała. Dobra, to ja ruszam dalej. Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. Wylądowałem z Marcinem w knajpie, jesteśmy naprzeciwko Khmer Taste i to wam pokażę coś. No proszę bardzo, tak można pracować. Przychodzisz sobie do pracy, masz nockę, łóżko ci przygotują. Proszę, jak Khmerzy tutaj jedzą w pracy. Im to wystarczy, usiąść byle gdzie i już, lokal. No i proszę bardzo, gdzie wylądowałem. Dosłownie za godzinę, niecałą godzinę, będzie tu Natalia, a ten kusiciel, dręczyciel będzie mnie tu ściągać po jakiś... Mówi, trzeba wykorzystać sytuację, póki jesteś jeszcze wolny kawaler. No dobra, no to idę. Idziemy. Susday? Susday. Dobra. No i jestem. Ale wchodzimy tylko tu na chwilę, bo no po prostu będę musiał jechać po... To Natalia. Drugą stroną fajny klub, fajny lokal. Dobry. Zmieniłam właśnie hotel, bo jednak postanowiłam zostać jeden dzień dłużej. I wchodzę do apartamentu. 6 pięter ma, dojeżdża winda na 6 pięter, do 6 piętra, a ja jestem na 7, czyli musiałam sobie podejść po drewnianych, fajnych schodach. Dobra, safe jest, wszystko jest. O 3 powinien być check-in, ale ja się check-in zrobiłam o 12. Super. Podniosłam sobie standard pokoju. Ja nie chcę wiedzieć, jak wygląda standard pokoju niższy. Zrobiłam to chyba, nie wiem, za 3 dolary, więc spoko. Szampon, taka łazienka. Czysto, więc spoko. Łazienka jest czysta, jest ok. W sumie dla mnie łazienka jest najważniejsza.
Zawsze wchodzę sobie do pokoju i przeważnie sprawdzam łóżka, jak to wygląda. Nie jest źle, no nie jest źle, dobra. Damy radę. Telewizor jest, żeby mi się nie nudziło, to sobie wieczorami będę coś oglądała. No, spoko. Nie jest nowy. Nie wiem, kiedy on miał lata świetności, ale parkiet jest. Ale widok jest czaderski. Wieczorem będzie pięknie. Patrzcie na to. Taki widok. Nie jakiś za specjalny, ale spoko. Może wieczorami być ciekawie. Dobra. I koniec. I tak na zawsze, jak ktoś przyjedzie do Bangkoku, to zachęcam korzystania z aplikacji Bolt. Tu mamy bardzo przyjaznych ludzi, można z nimi porozmawiać. Zawsze wskażą fajne momenty, fajne miejsca w Bangkoku. Tutaj proszę, korzystajcie z Bolta. Najlepsi ludzie. I lecimy dalej. Jestem na pier... Na pier... matko jedyna, na... To jest Chiplon. I będę czekała... O, właśnie prom płynie. A ja płynę w tamtą stronę. No i co? Będzie wesoło, coś nagram. Coś fajnego z kanałów. Uwielbiamy z Maćkiem kanałami podróżować, bo jest mega szybko. No i bardzo szybko można się dostać do wybranego miejsca, więc czekamy. Płynie torpeda. Proszę, następny przystanek, ludzie już wychodzą. Ja lecę na następny. Proszę bardzo. Pięknie. Aaa, posiedli wszyscy prawie. Next one? Kazali mi wyjść. A, następny, dobra. To jest piękne. Koniec przeprawy. I jeden pier. I trzeba się tutaj przenieść na następny prom. Wychodzimy na powierzchnię do miasta. Proszę bardzo. O, takie sklepiki. Można coś sobie kupić do picia. To są tuktukowcy, raczej driverzy zmotoryzowani. My tutaj chyba kiedyś z Maćkiem w sumie byliśmy. Tak, a na pewno byliśmy. Proszę bardzo. Jest pani, która szyje. Świetnie. Potrzebujecie krawca? Żeby przyszyć guzik, zamek, cokolwiek, zapraszam pod most. Tu się dzieje. Jeden z bardziej szalonych sklepów w tym centrum handlowym. Nie ma więcej takich projektów. Nie ma, po prostu jest tylko w jednym sklepie coś takiego. Jak ktoś lubi bling bling, czachy i... Godzina 10:00 i Natalia wybrała się oczywiście, gdzie? No śniadanie, bo jestem tak panicznie głodna. Proszę bardzo. Niedaleko mam hotel. Właśnie przechodzę sobie deptakiem nad raz, dwa, trzy, cztery, pięciopasmówką. Plus druga pięciopasmówka. O, dzieje się. Zobaczyć, co można tutaj wtrążolić.
Zobaczymy, co tu można zjeść. No i co? I będę leciała bardziej do centrum. Umówiłam się z kuzynem i z ciocią na 12-13 na lunch, ale najpierw śniadanie, bo normalnie zaraz zejdę. Więc jak coś, to zostańcie ze mną. Proszę. Piękny piesek Bull Terrier. Złoty. Lecę dalej. Hejka. Nigdy w tym centrum handlowym nie byliśmy, ale taki opuszczony, bardzo opuszczony. O, tutaj łóżka, materace. Proszę bardzo, torciki na każdą okazję. Jak tu pusto! Bo nie, za wcześnie, 10 rano, to niektórzy jeszcze śpią. O, mają supermarket, dobra. O, coś takiego. Dobra. Tutaj mamy zupki. Dobra, dochodzę do metra. Zjeżdżam na dół. Zaraz sobie obejmiemy... O, fajną ma koszulę. Obejmiemy sobie trajektoria lotu, gdzie chcę zjeść. Aczkolwiek wolałem pod mostem zjeść zupę. Bardzo dobre serwują Tajowie. Mam nadzieję, że ogarnę i znajdę coś fajnego. A jak nie, no to pójdę do centrum handlowego zjeść coś. Więc tu, proszę. Jest mapa Bangkoku. Ja jestem dokładnie gdzieś tu. Tutaj. Muszę dojechać do Asok. Z Asok dojechać do... z Asok dojadę. Tutaj jest. Makasan. Na Sajam muszę dojechać ogólnie, to muszę na Sajam. Dobra, ja sobie to... Aha, bo tutaj muszę zjechać i tutaj będzie Sajam. Nana, Asok, Sukhumvit, tu Chiplong. My się zawsze po tych arenach poruszamy do tego, że tam są centra handlowe. Później można sobie podjechać po prostu metrem do rzeki na przykład. Albo przesiąść się i tutaj do rzeki i sobie fajną podróż zrobić po rzece. Więc polecam. Dojechałam. W sumie do moich jednych z ulubionych miejsc. Tu jest terminal 21. Pójdę sobie zjeść śniadanie. Street food jest na dole. Bardzo dobry. Więc sobie podjem. Proszę, pochodzę trochę tam, zobaczę. Takie jedne koszulki mają. Super jakościowa bawełna. Więc Maciej sobie zamówił jedną koszulkę, jaką dorwała. Jakąś oryginalną. Czyli chodzi o wzór. Nie o markę. Więc spoko. Ale ci ludzie niezadowoleni z Korei. Mina poważna. Dobra, ja sobie wchodzę do środka. Tutaj trzeba przejść przez kamerę i przez skaner. Czy przypadkiem czegoś nie wnosicie? No i już zaczęły się wyprzedaże. Dobra. Zaraz wam pokażę. Tak, tam jest na dole street. Tam idą zjeść śniadanko. Już widzieliście te centra handlowe, więc nie będę za dużo się tutaj rozwijać. Nie, no to też. Ja propos wyprzedaży. Wszystkie sklepy markowe, Wrangler, Lee, Guess, co my tutaj jeszcze mamy, itp. Wjeżdżamy na tam 70-50% wyprzedaży, więc proszę, torebeczki, spodnie, koszulki. Dobra, nic nie znalazłam dla siebie, więc idę na ramen do góry, na samą górę.
uwielbiam te centra handlowe. To nie jest trudno. Jeśli dają mi jakiś łam, bo wiem, jak widzę, jak to wygląda na talerzach, a tym bardziej, że my już jesteśmy tam, więc nie zawsze jest spoko. Więc lepiej sobie podejść do restauracji i coś skupnąć innego. O, proszę. To są fajne. Nie wiem, te ciuchy. Bardzo przepraszam, już zaczęłam jeść. Więc tak wygląda zupa z kaczką. Kawa. I od razu jest podany ten rachunek. 158 watów. No to około 20 zł. Moim zdaniem opłaca się. Jest mega dobre. Tutaj mamy chili. Tutaj mamy cukier. Tutaj mamy ocet. Tutaj mamy pieprz, chili sos, chili olej. To jest goiza sos. Bardzo dobre. Dozów idealny. Więc smacznego. Już dobry, jest. Dobry wieczór. Już jest. No, jest. Córa marnotrawna. Słucham? Jak zawsze był syn, to tu mamy córę. Wróciła. Dom w komplecie. Chociaż nie chciało mi się. Kota nie ma. Ale to już się chyba przyzwyczailiście. Nie, no, dzisiejszy odcinek widzicie troszeczkę z tego, szarpany. Szarpany. Gdzie była Natalia? Jakie miała przygody? Gdzie i co zwiedzała? Którędy i gdzie się przemieszczała? No. Tak, także. Miło było, bardzo miło. To najważniejsze. Bangkok, fajnym miastem jest. Ale nie ukrywam, że dobrze, że zostałeś w domu, dlatego że mogłam więcej poświęcić na moje centra handlowe. Słucham. Nie było marudzącego. Dobra, no ja to. Były marudzący. Także, no, nie, tak no. No dobrze, no to Natalia. Odpoczęła sobie. Nie, wypoczęłam właśnie sobie. No i co? I teraz się witamy, składamy odcinek, składamy. Czy ktoś wie, kto tam jest w tle? Stara klasyka. To zachęcamy też. Osoby się odzywały na studiu. Kto wie, to wie. A my za dzisiejszy odcinek co? No, dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy, że byliście. Dziękujemy osobom, które. Komentują, lajkują. Dokładnie. Subskrybują. Subskrybują. Starzy, nowi subskrybenci, kawosze. Dokładnie. Tak jest. Pozdrawiamy wszystkich. Dokładnie. Niech wam się darzy. Niech wam się darzy. Buźka, hej. Hejka.